Cześć, jak to powiedział Michał Kurzawa, jesteśmy jak Kung Fury, walczący z automatem i idziemy za ciosem, czyli zapraszam Was do obejrzenia kolejnego zestawienia najciekawszych wieści ze świata technologii wraz z PC.pl. Wszak staramy się nie być jak Microsoft, który wreszcie, po licznych opóźnieniach i półrocznym oczekiwaniu, rozpoczął udostępnianie Windowsa 10 w wersji mobilnej dla starszych smartfonów z Windows Phone 8.1 na pokładzie. I dotyczy to jak na razie jedynie ich sprzętu i mówimy tu o Lumiach 1520, 930, 640 w wersji XL, 730, 735, 830, 532, 540, 430, 435, czy również 635, czy również 635, 636 i 638, ale tylko w wersjach z 1 GB pamięci RAM oraz Bluewin HD W510U, wersja LTE, czyli X150Q oraz MCJ Madosma Q501. Lista całkiem spora, ale przecieki mówią, że jest ona właściwie zamknięta i nie zostanie już rozszerzona, czyli klops. Natomiast jeśli jesteście miłośnikiem aplikacji Here Maps na smartfonach z systemem Windowsa, to niestety, ale niebawem będziecie musieli się z nią pożegnać. Gdyż ze względu na zmiany i przymus przepisania programu na nowo, jej twórcy uznali, że to po prostu jest nieopłacalne i 29 marca wycofują ją ze sklepu, a 30 czerwca przestanie ona być aktywna. Czyli drugi klops. A my pozostajemy przy Microsoftie, ale nie będę rozczulał się nad tematem samoistnej aktualizacji systemu, jak to robią w większości mediów, bo choć zgłoszeń jest sporo, to uważam, że znacznie więcej jest osób, które zwyczajnie odruchowo klikają we wszystko, co pojawia im się na ekranie, a później udają, że to oni nic takiego nie robili. Ile razy ja to już słyszałem. No i tak naprawdę chciałem powiedzieć o tym, że gigant z Redmond rozpoczął testowanie funkcji, która może pozwolić przeglądarce Edge na powalczenie o udziały z głównymi rywalami, a mowa o obsłudze rozszerzeń, których na chwilę obecną mamy do dyspozycji zaledwie 3, ale Microsoft obiecuje dołożenia więcej w niedalekiej przyszłości. A skoro już o niej mówimy, to trzeba poruszyć kwestię wirtualnej rzeczywistości, która wręcz puka do naszych drzwi. Ale technologia wcale nie jest taka doskonała, na jaką wygląda, bo przecież jednym z podstawowych problemów jest choćby to, że musimy zdejmować gogle, kiedy chcemy skorzystać z aplikacji w konwencjonalny sposób. Ale okazuje się, że firma Big Screen chce coś na to zaradzić i pracują oni nad aplikacją, która umożliwi nam przeniesienie całego desktopowego Windowsa do środowiska wirtualnej rzeczywistości. Brzmi bardzo obiecująco i twórcy biją się wręcz w pierś, że apka będzie gotowa wraz z premierą HTC Vive oraz Oculus Rift. A w przypadku tego drugiego, pierwsi użytkownicy mają założyć go na głowę już za niecałe 2 tygodnie i z racji tego opublikowano listę dostępnych na starcie gier, które obsłużą facebookowe gogle i ma to być aż 30 tytułów, wśród których znajdziemy nawet Project Cars, Zaginięcie Ethana Cartera czy oczywiście Eve Valkyria, którą za darmo otrzymają osoby, które to zdecydowały się na zakup gogli w przedsprzedaży. Sony natomiast chciało najwyraźniej zaskoczyć wszystkich i podczas swojej konferencji zaprezentowali oni cenę swojego headsetu PlayStation VR, który ma być znacznie tańszy niż gogle konkurencji. Bo mówimy tu o kwocie $390 lub euro. Nieźle. Niemniej jednak jest tu pewien haczyk, gdyż w tej cenie nie otrzymujemy całego pakietu i brakuje tu przykładowo kamerki PlayStation potrzebnej do śledzenia pozycji headsetu. A jeśli chcemy skorzystać z kontrolerów Move, to musimy szykować się na wydanie kolejnych 100 zielonych. Co gorsze, nie zostanie również dotrzymany pierwotny termin wypuszczenia gogli, które oficjalnie zadebiutują dopiero w październiku. Ale w zamian na start mamy dostać obsługę aż 50 gier i wśród nich będzie również Star Wars Battlefront, które Studio DICE specjalnie przygotowuje dla Sony. No ale wiecie, jak twierdzi AMD, to oni obecnie kontrolują 83% rynku wirtualnej rzeczywistości, choć sam nie wiem, jak oni to obliczyli. Okej, ale to nieważne, bo były to słowa skierowane do deweloperów, więc sami rozumiecie. Istotniejszą informacją jest ujawnienie prac nad samodzielnym headsetem Sulon VR, który nie będzie potrzebował żadnego dodatkowego komputera czy konsoli, gdyż w jego wnętrzu znajdzie się procesor FX8800P oraz karta graficzna Radeon R7, co według AMD w połączeniu z Liquid VR owocować ma płynną i responsywną rozrywką przy konsolowej jakości.
Aha, no okej, bo sprzęt będzie posiadał wyświetlacz OLED o rozdzielczości 2560x1440 pikseli o zakresie widzenia 110 stopni. Ponadto znajdziemy tu dwie kamery frontowe, które ułatwią nam zorientowanie się w przestrzeni, w jakiej korzystamy z headsetu, a całość zdaje się być obsługiwana przez Windowsa 10. Jednakże to nie jedyna rzecz, jaką na konferencji w ramach GDC 2016 zaprezentowała ekipa czerwonych, bo doszło wreszcie do oficjalnej zapowiedzi nowej flagowej karty graficznej o nazwie Radeon Pro Duo. Czyli plotki zostały potwierdzone. Oczywiście mówimy tu o podwójnym GPU bazującym na parze 28-nanometrowych układów Fiji, które znamy już z modeli R9 Fury X czy R9 Nano. No i przy tej okazji padło stwierdzenie, że to obecnie najwydajniejsza karta na rynku. Dlatego też musi słono kosztować, a mówimy tu o kwocie blisko $1500. Co z ekonomicznego punktu widzenia jest totalną bzdurą. Bo przecież chyba lepiej wsadzić dwie karty R9, no ale okej. To podobna sprawa jak w Titanie od Nvidia. A skoro już wspomniałem o zielonych, to w sieci pojawiły się najnowsze doniesienia na temat szykowanego GPU z rodziny Pascal o nazwie GP104, które stanowić ma bazę dla karty graficznej GeForce GTX 1080. A ta otrzymać ma 8 GB pamięci typu GDDR5X, a nie HBM2. Bo pamięć warstwowa wykorzystana ma być przez zieloną ekipę dopiero w GP100, czyli w modelu właśnie z rodziny Titan. Spodziewać mamy się tu również 8-pinowego złącza zasilającego, co z kolei oznacza, że TDP nie powinno przekraczać 225 W, a niektórzy twierdzą, że ma wynosić ono 175 W. Przecieki mówią także o dacie premiery i wskazuje się tu 27 maja, czyli na 5 dni przed targami Computex. No ale inne doniesienia mówią o tym, że Nvidia nie zdecyduje się na nazewnictwo serii GTX 1000 i zamiast tego high-endowe modele nazywane mają być GeForce X80. Mówimy tu oczywiście o trzech kartach z najwyższej półki, czyli GeForce X80, wersja Ti oraz, no, Titan. Niemniej jednak we wszystkich plotkach pojawiają się bardzo sporne informacje, dlatego na chwilę obecną trudno uważać, że prezentowana specyfikacja to rzeczywisty zamysł zielonych. No to jak już jesteśmy tak w świecie przecieków, to chiński portal BenchLife, którego informacje nieraz już okazały się prawdziwe, opublikował najnowszą mapę drogową Intela, sugerującą, że pierwsze procesory z rodziny Kaby Lake zostaną wypuszczone na rynek jeszcze w trzecim kwartale tego roku. Te po raz kolejny bazować mają na 14-nanometrowym procesie technologicznym, podobnie jak w przypadku układów Skylake i Broadwell. Wśród pierwszych układów Kaby Lake, których spodziewać należy się pomiędzy lipcem a wrześniem tego roku, znaleźć mają się mobilne serie U i Y, skierowane do notebooków, ultrabooków oraz urządzeń typu 2 w 1. Stacjonarne modele pojawić mają się zaś pod koniec roku, w czwartym kwartale. No i jeśli to prawda, to na pierwsze 10-nanometrowe procesory Intela najwyraźniej przyjdzie nam poczekać do trzeciego kwartału 2017 roku. Kotaku zaś donosi, że Sony pracuje nad odświeżoną wersją PS4, dzięki której konsola umożliwi nam granie w 4K. I podobno źródłem są sami deweloperzy, którzy pracują już nad grami dla sprzętu pod nieoficjalną nazwą PlayStation 4,5. Trochę dziwna. Oczywiście powstaje kwestia, co z cyklem życia dotychczasowej konsoli, która powinna mieć 5 do 7 lat. Czy jej nabywcy zostaną kolokwialnie mówiąc olani? A może Sony szykuje stację podobną do tej, jaką w końcu zaprezentował Razer, a wraz z nią ujawnił cenę swojej graficznej stacji dokującej dla laptopów o nazwie Core, którą to możemy podłączyć do laptopa poprzez Thunderbolt 3 i cieszyć się z wydajności karty graficznej z najwyższej półki, jaką wpakujemy oczywiście do środka. Niemniej jednak, jak za tego typu sprzęt, to Razer poszalał i wycenił ją na 500, a mówimy oczywiście o dolarach. Grubo. MSI zaś wprowadził do sprzedaży swój cylindryczny komputer PC o nazwie Vortex, który przez wielu okrzyknięty jest jako gamingowa wersja Apple Mac Pro. I co ciekawe, w sprzęcie mierzącym zaledwie 27 cm wysokości upchano procesor Intel Core i6700K o bazowym taktowaniu 4 GHz, 32 GB pamięci RAM, dwie karty graficzne GeForce GTX 980 w SLI oraz dysk SSD o pojemności 256 GB i drugi 1 TB HDD. No, brzmi i wygląda imponująco, podobnie jak jego cena, która wynosi niecałe 4000 zielonych.
No a na koniec już na szybko parę słów o smartfonach, bo oto wreszcie doczekaliśmy się oficjalnej premiery rodziny R9 od Oppo, gdzie zarówno R9 jak i R9 Plus posiadają ten sam, całkiem miły dla oka design, zamknięty w metalowej obudowie oraz solidną specyfikację. Mniejszy oferuje 5,5-calowy AMOLED o rozdzielczości Full HD, którego ramki po bokach mają zaledwie 1,66 mm grubości. Napędza zaś go 8-rdzeniowy układ MediaTek Helio P10, który wspomagany jest przez 4 GB pamięci RAM i 64 GB na dane z możliwością rozszerzenia. Ciekawostką jest tu aparat, gdzie do selfie otrzymujemy 16-megapikselową jednostkę o dużej jasności. R9 Plus jest oczywiście większy i mówimy tu o 6-calowym AMOLEDzie Full HD, którego napędza 8-rdzeniowy procesor Snapdragon 652, 4 GB pamięci RAM, 64 GB na dane. Natomiast do zdjęć otrzymujemy też dwa 16-megapikselowe aparaty, przedni taki sam jak w R9 i tylny z sensorem Sony IMX298 oraz 6-elementowym obiektywem i funkcją nagrywania w 4K. Premiera malucha, jeśli można go tak nazywać, już 24 marca w cenie około $430. Fablet zaś w sklepach pojawi się 12 kwietnia w cenie $510. No i pytanie tylko, kiedy Oppo wypuści go globalnie. Natomiast LG postanowiło wprowadzić wszystkich w dobry humor i zaprezentował kolejne modele budżetowej serii K, które mają wyglądem przypominać topowe słuchawki, ale reszta to już inna para kaloszy. Bo przykładowo K5, który trafi do Europy, ma posiadać 5-calowy ekran o rozdzielczości, uwaga, 854x480 pikseli. Tak, tak, nie przesłyszeliście się. No i może na tym skończę, bo szkoda mojego gardła. A już tak kończąc, naprawdę odpowiem tylko na pytanie Piotra Gogolin, który zainteresował się klawiaturą Razer Black Widow i krótko mówiąc, jest to bardzo dobrej jakości sprzęt przewidziany głównie dla graczy, z obłędnym wręcz edytowalnym systemem podświetlenia przycisków. Niemniej jednak sam jej nie używałem, więc trudno mi powiedzieć, czy jest ona warta tych kilku stówek. Moim zdaniem cena nieadekwatna do możliwości, ale Razer się ceni. No i w ten sposób kończymy na bogato, ale przyszły tydzień ze względu na święta stoi pod znakiem zapytania. Nie takim, że nie będzie odcinka, ale może pojawi się on z lekkim poślizgiem. No to idźcie już malować swoje jajka, a ja mówię wam wszystkiego dobrego i do miłego.